powrocie śniadanie. Proszę bardzo, oto dzisiaj moja wersja śniadania, uproszczona, szybka. Wrzuciłam bagietkę do piekarnika, twarożek. No, to widzicie zresztą, co mam na talerzu. Wydaje się dużo, ale wiecie co? No kurde, talerz jest mały, to dlatego. A tutaj mamy kubek z herbatą i ja nie wiem, skąd ten napis akurat dzisiaj w tle, bo jakoś nie czuję się za bardzo taka, żeby mi się nie chciało. To bardziej wczoraj mi się nie chciało. Dzisiaj jest wszystko spoko, trochę ziewam, bo późno poszłam spać, ale poza tym świetnie. A ja mam parującą miskę ryżu, chociaż myślę, że zasłużyłam dzisiaj na nieco więcej niż sam ryż. No, teraz zdecydowanie lepiej. Sos słodko-kwaśny i w dzisiejszym słoiku trafiło mi się dużo pędów bambusa, które uwielbiam, i dużo ananasa. No hej, kochani, w końcu mnie widać. Ja tak mówię w końcu, bo już jest naprawdę późno, a ja się zazwyczaj wcześniej do Was odzywam. Ale jak widzieliście, zjadłam sobie obiadek, taki bardzo prosty i szybki. Pomyłam teraz podłogi. Umyłam sobie ręce, muszę nakremować, bo mam totalnie po prostu papier ścierny. Bo ja to tak mam, że wiecie, nie dość, że często myję dłonie, to jeszcze nie zawsze zakładam rękawiczki. No bo tak na chwilę tylko tę szmatę biorę w dłoń, wiecie, tu tylko przetrę gąbką, a tam z psikam przecież tylko przetrę. A potem się okazuje, że lecę dalej i dalej, idę w metry i w kilometry i potem kurde ręce jak tarka. Ale nic. Ręce to był biedy, ale najgorsze są paznokcie, wiecie, bo o, już mi znowu lakier pozłaził, a już mi się nie chce po prostu tego naprawiać. A korzystam z okazji, że mam ten taki lakier, którego w sumie nie widać. On jest trochę taki jak odżywka do paznokci, ale te paznokcie zawsze, wiecie, tam zadbane i eleganckie są. No więc na takich paznokciach mogę sobie pozwolić, żeby wyjść na przykład za chwilę na zakupy. Chciałam powiedzieć do sklepu i na zakupy jednocześnie. No na takie bardzo małe zakupy tutaj do osiedlowego i tak naprawdę nikt tego nie zauważył, ale jakbym miała kolor jakiś taki, wiecie, tam zielony, niebieski, czerwony, różowy, no to by była trochę siara. Jeszcze kończę mój stary kremik, ja już sobie zrobiłam zapas nowych, ale starego tu jeszcze jest trochę, więc wiecie, ja tu go jeszcze poużywam. No, to nie ma co gadać, bo to wiecie, że to jest mój ukochaniec. Więc tak, zjadłam sobie obiad. Obiad robiłam taki, miał być w ogóle inny, miały być łazanki i ugotowałam kapustę, ale później mój Igor wstał i powiedział, że jego dzisiaj cały dzień nie będzie w domu, wróci dopiero chyba po 23, więc będzie jadł na mieście i tak dalej. No to słuchajcie, nie chce mi się tych łazanek robić dla mnie. Kapusta sobie przeleży, jest ugotowana, poszatkuję ją, zrobię sobie za chwilę spokojnie cebulki, jutro tylko dodam boczku, no i łazanki i będzie obiad. I koniecznie czomber, to Wam zawsze mówię, że do kapusty to jest czomber po prostu złoto. No i myślę tak, co ja tu przekąszę, tu kanapki, tu coś, no zrobię na wieczór sobie sałatkę, no ale coś by tak jeszcze zjadł, nie? Otwieram lodówkę, otwieram szafkę, tadam, no i pomysł wpadł mi sam do głowy. A że miałam właśnie odmrożonego kurczaka do sałatki, no to wszystko się ładnie zgrało. Także dziewczyny i chłopaki, ja sobie teraz zrobię może kawy, nie, najpierw polecę na kilka wydatków, później zrobię sobie kawy i jeszcze do Was na chwilę przyjdę, a teraz się tak obracam, bo mi się krzesło obkręca. Ej, wiecie, że jestem fajna dziewczyna, co nie? No, no to jak jestem fajna dziewczyna, to sobie zrobiłam. Piciu. Zawsze tak. Słuchajcie, co chciałam powiedzieć? Chciałam Wam powiedzieć, że dzisiaj z wielką taką ciekawością czytam komentarze, ale jest ich mało, jednak mało osób. No jest sobota, wiecie, w sobotę zawsze mniej osób ogląda, komentuje, więc to zrozumiałe. Ale mniej osób chyba zdecydowało się skomentować. Pewnie niektórzy nie chcą pisać czegoś przeciwko mnie, ale naprawdę, serio, dziewczyny i chłopaki, ja tego tak nie odbieram, bo są takie tematy, które, no... Słuchajcie, siłą rzeczy nie możemy się zgadzać w takich tematach. Każdy z innym człowiekiem ma inne przeżycia, ma inne priorytety w życiu, pochodzi z innej rodziny. Wiecie, każdy ma swój pogląd na świat i na różne sprawy, więc, a to są takie już trudne tematy, więc nie spodziewałam się, że wszyscy będą mi przyklaskiwać. Wręcz powiem więcej, bardziej spodziewałam się dużego wysypu komentarzy takich, że
No nie, no tutaj to ja się z Tobą nie zgadzam. No, ale dobra, może jeszcze wiecie, może jeszcze ktoś dojdzie, może jeszcze sobie podyskutujemy, możemy zawsze wrócić do takiego tematu, bo to są fajne, życiowe tematy, ciekawe, zawsze można właśnie, wiecie, no podyskutować po prostu. No o zupie pomidorowej też można podyskutować, ale tutaj jest większe pole do popisu. No i tak jak czytam te Wasze komentarze, no to wiecie, no ja jestem z innej bajki. Każdy jest z innej bajki. I ja mam jakiś tam swój... ja mam jakiś tam po prostu swój próg, którego nie przekraczam, ale myślę, że można przez niego zrobić naprawdę duży krok. I tak sobie myślę, że wiecie, w naszym życiu jest tylu złych ludzi, którzy są w tym naszym życiu, nawet o nich nieraz wiemy, oni nam naprawdę krzywdę robią. Gdzieś tam, wiecie, wiemy, że nas krzywdzą, że nas obgadują, że są złośliwi, że złorzeczą i tak dalej, ale ciągle w tym naszym życiu są, bo się ich nie potrafimy pozbyć, bo właśnie nie jesteśmy na tyle asertywni. A często odsuwamy od siebie ludzi, którzy w jakimś okresie czasu naprawdę sprawili, że byliśmy szczęśliwi, bo tak jak powiedziałam, no nie każdy związek rozpada się z jakąś tam kłótnią, obrazą i tak dalej. Są takie związki, które właśnie pochodzą z młodzieńczych lat, i po prostu te drogi się rozeszły. I wiecie, nie można oczekiwać, że po upływie takiego wielkiego kawału czasu chłopak, który jest facetem, a wtedy miał lat 17, powiedzmy to, no będzie tym samym chłopakiem z przeszłości. Wiecie, te wspomnienia i to wszystko, co sobie tam zgromadziliśmy i do czego wracamy z łezką w oku i jest nam miło, to one są schowane już w szufladce i no nie sądzę, żeby to się dało jakoś tam odbić. No na pewno się każdy zmienił i jest innym człowiekiem w zasadzie. Także można powiedzieć, że taki swój, ale jednak obcy. I muszę Wam też powiedzieć, że ja, jeśli bym chciała coś ukryć, zresztą chyba każdy z nas, i jeśli mamy jakieś takie, wiecie, tajemnice i no szczerzemy tych tajemnic, no to nikomu o nich nie mówimy, chyba że jakiejś zaufanej osobie, ale ja, gdybym miała jakieś, wiecie, tajemnice, to na pewno bym nie robiła z tego tytułu na YouTubie i nie opowiadała o tym, a ukryć by mi było tak łatwo taki telefon, że słuchajcie, bez problemu, ja jestem więcej sama niż z Arturem, więc mogłabym sobie tutaj spokojnie, codziennie gadać i gadać i gadać przez telefon. No, ktoś też zapytał, czy jak ja bym się czuła, jakby Artur rozmawiał przez telefon ze swoją dziewczyną. No, a słuchajcie, a jak miałabym się czuć? Jeśli bym o tym wiedziała, że gdzieś tam, wiecie, się spiknęli, zgadali po prostu, no co słychać, a równie dobrze mogą się spotkać w sklepie i zamienić ze sobą, nie wiem, 15-minutową pogadankę, albo na przykład, nie wiem, pójść na kawę. No, to nie jest nic złego, wiecie, ja uważam, że tutaj się wszystko opiera o zaufanie, bo jeśli tego zaufania nie ma i jeśli ja będę już w takim momencie zazdrosna, to znaczy, że po prostu nie ufam swojemu partnerowi. A jeśli mu nie ufam, to go sprawdzam. No i takie robi się błędne koło. Ja na przykład, wiecie co, ja nigdy w życiu, przysięgam, to znaczy, dobra, może gdzieś tam jak, nie wiem, mieszkaliśmy jeszcze u babci i mieliśmy jeden telefon, no to może teraz to są takie trochę słowa nieprawidłowe, bo może nie przysięgam, bo to był wspólny telefon i wtedy ja ten telefon wertowałam, ale jak mój Artur ma swój telefon i on może ten telefon zostawić i wiecie co, mnie nie tyle nie kusi, żeby ten telefon przejrzeć, ale mnie to po prostu odrzuca i obrzydza. Ja na przykład Wam powiem, że ja mam wszystkie konta, wiecie tam, no tutaj to on może wejść i oglądać w każdej chwili, ale Facebooka, Instagram, on zna wszystkie moje hasła. Ale dlatego, że ja nie mam nic do ukrycia. A jeśli właśnie ktoś coś ukrywa, nie daje tych haseł, to po prostu pewnie ma coś na sumieniu. Więc wiecie, my zostawiamy swoje telefony, czasem się nimi zamieniamy, ale nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby wertować wiadomości. Zresztą tam jest tak dużo tych wiadomości mojego Artura z pracy, że nawet pewnie bym wszystko przeoczyła. A poza tym, jeśli ktoś chce, to te wiadomości i tak wykasuje. Także to jest... wszystko u mnie opiera się po prostu o zaufanie. I jeśli ja będę chciała zrobić coś złego, to nawet jak będę kontrolowana, to nikt mnie nie zatrzyma. I przypomina mi się teraz moja mama, która bardzo chciała mnie zatrzymać. Właśnie wtedy zamykała mi drzwi na klucz i chowała mi nawet ciuchy, słuchajcie. Do tego stopnia chowała mi ciuchy, a ja i tak wyszłam z domu, a moja koleżanka naprzeciwko miała w domu, w garażu
ciuchy takie do szmateksu, bo szmateks prowadzili jej rodzice. I pewnego razu ja ubrałam się, no w część garderoby, której mi brakowało, nie pamiętam już co to była, jakaś bluza tam, coś tam wyciągnęłam z tych worów u niej i po prostu sobie zwiałam oknem, więc wiecie, jeżeli chcemy coś zrobić, to nic i nikt nas nie zatrzyma, ani kontrola, ani jakieś tak, tym bardziej właśnie kontrola, nacisk, sprawdzanie, to jest najgorsze, co można zrobić, bo no... Wiecie, na to po prostu nie ma mocnych. A jeszcze Wam powiem, że dzisiaj będę oglądała Azję Express i kurczę, wiecie co, jestem bardzo ciekawa, bo oczywiście w Azji Express występują youtuberzy, których chyba wszyscy znają i no ja oglądam. Powiem Wam, że ja często oglądam Andzie, lubię sobie załączyć Andzie i Lukę, no i myślę, że będę chyba im kibicowała, ale zobaczymy, kto tam się jeszcze pojawi. Natomiast oglądałam tylko sezon z Małgorzatą Rozenek i z Radziem Majdanem. I oczywiście, że im kibicowałam, bo ich bardzo lubię jako parę. I byli śmieszni i tacy, wiecie, tacy trochę bardziej znajomi, więc tutaj w tym przypadku będzie tak samo. Ale wczoraj czekałam na Igora i oglądałam sobie Wyspę Miłości. Powiem Wam, że tak jak mnie zawiódł ten sezon, chyba widziałam, drugiego odcinka chyba nie widziałam, widziałam pierwszy, trzeci i wczorajszy, o ile dobrze liczę, to Wam powiem, że tak jak mnie zawiódł, jest taka nuda, jest taka beznadzieja i tak sobie pomyślałam, kurczę, wiecie co, gdzie są te czasy, kiedy naprawdę z zapartym tchem oglądaliśmy Big Brother, Bar, albo ten program z Michałem Wiśniewskim, ja go bardzo lubiłam, on jest jeszcze na YouTubie i można te odcinki sobie odtworzyć, przynajmniej jakiś czas temu był. Jestem jaki jestem. Wiecie co, to było tak ciekawe wtedy, to była taka nowość, no nie wiem, ja po prostu oszalałam na punkcie tych programów. Zresztą różne programy rozrywkowe były wtedy dla nas taką nowością i były ciekawe i na to się czekało i się oglądało, a teraz to już są takie flaki z olejem. I wiecie, o ile ja pierwszy sezon Wyspy Miłości obejrzałam przez przypadek, ale się wtedy wkręciłam i już zostałam do końca i potem jakoś, wiecie, przez pryzmat tego pierwszego, to znaczy ja drugi sezon oglądałam, ale to był mój pierwszy, jaki widziałam, obejrzałam trzeci i tak później gdzieś tam zawsze się wkręciłam, tak Wam powiem, że tym razem no po prostu nie dam rady, no nie dam rady, no po prostu, no myślę, że... Wiecie, bo już wszystko było i ci ludzie już tak naprawdę nie mają czym zabłysnąć, nie wiedzą co mają pokazać, bo w tym momencie doszliśmy do takiej ściany, że nawet jak ktoś pokazuje, wiecie, goliznę, to na nas już to nie robi wrażenia, bo jakiś czas temu jak ktoś wystawił tyłek w internecie albo w telewizji, no to się o nim gadało, ale teraz no niestety te chwyty nie działają, więc naprawdę trzeba wyskoczyć z czymś mega ciekawym i to jest niesamowicie trudne. Także dzisiaj zobaczymy, jak ten pierwszy odcinek Azji Express będzie mi się podobał. No ale myślę, że właśnie ze względu na Andzię i Lukę, ale najbardziej na Andzię, bo naprawdę lubię tę dziewczynę, ona jest fajna, skromna, to po prostu, no cóż, dotrwam do końca. Także dziewczyny i chłopaki, ja sobie idę powolutku robić sałatkę, bo mam ochotę niesamowitą na taką lekką sałatkę z sosem mniej lekkim. No i dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek, dzięki za wszystkie komentarze, za lajki i widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki Wam przesyłam i zdrówka Wam życzę. Pa, pa. To co, pokażę Wam moją kolację. W zasadzie to nie jest cała moja kolacja, bo ja myślę, że zjem tak z połowę tego półmiska. To jest naprawdę duży talerz. I mamy tutaj sałatę zieloną. Słuchajcie, wszystko to, co widzicie. Fileta przesmażonego w całości i pokrojonego, on jest bardziej wtedy soczysty niż taki w kostkę, pomidor, resztka awokado, oliwki, ser typu feta, trochę ogórka, trochę kukurydzy, na samym spodzie jest oczywiście sałata, oliwki chyba mówiłam, a może nie, ale to na pewno je widzicie, i sos, musztarda, miód, cytryna, czosnek i to wszystko. Chyba, że coś zapomniałam, ale jak coś to dopiszę. No i oczywiście tościki z masłem, ale tutaj w tym sosie jest tak dużo czosnku, że ja już sobie podarowałam. On jest bardzo mocny, intensywny, więc do tego wszystkiego czarny kubek z czarną herbatą i żegnam się z Wami tak pysznie i kolorowo. Trzymajcie się ciepło, buziaki i zostawcie kciuka do góry.